umiejscowienie kłębu na samej górze pod powałką nie oznacza, że jest głód w danej rodzinie. Wystarczy zerknąć, jak wygląda pokarm, linia pokarmowa dalej na ramkach. Jeśli mają gdzie się przesuwać i mają zasklepiony pokarm, to nic im nie grozi. Tutaj jest jeszcze około 20-15 cm linii do tylnej ścianki pokarmowej, więc mogą się normalnie przesuwać. Taka rodzina normalnie przezimuje, nie trzeba jej dokarmiać.